kiedy leżał w łóżku, bardzo obłożnie chory. Miał świadomość odchodzenia, przy jego łóżku klęczało kilku najwierniejszych jego towarzyszy, którzy do niego dołączyli. Bardzo przeżywali to rozstanie ze swoim mistrzem, tak traktowali, i ojcem, tak traktowali świętego Wincentego Pallottiego. I Pallotti, widząc to przerażenie w ich oczach, powiedział takie prorocze słowa: nie martwcie się, stowarzyszenie będzie się dalej rozwijało. I mówił do nich: mówię to nie dlatego, że tylko wierzę, ale jestem wręcz pewien. A kilka lat wcześniej zapisał w swoim dzienniczku: widzę was w Bogu, kocham was w Bogu i modlę się za was w Bogu. To była ta wizja prorocza Pallottiego. Miał to doświadczenie Bożej obecności i zjednoczony z Panem Bogiem ufamy, że towarzyszy od naszego pobytu tu, pierwszych dni pobytu właśnie w tym miejscu, swoją modlitwą. Nie tylko duchowym synom swoim, ale towarzyszy także tym wszystkim, którzy korzystają z posługi i całej archidiecezji. Tak jak powiedział ojciec Wiaczesław na początku, nasze drogi palotyjskie bardzo mocno są związane z archidiecezją lwowską. Kiedy nie mogliśmy znaleźć miejsca i na początku zrozumienia w archidiecezji krakowskiej, gdzie nasz założyciel polskiej prowincji, który przybył z Kamerunu, chciał przeszczepić palotynów na ziemię polskie, znalazł właśnie tu w archidiecezji przystań. I kiedy po 2 latach takiej intensywnej działalności spotkał się z kardynałem w Krakowie, już drzwi i miejsce było przygotowane, mogliśmy osiąść właśnie w archidiecezji krakowskiej, gdzie mamy dom macierzysty do tej pory. Księże arcybiskupie, bardzo jesteśmy wdzięczni, że w to takie bardzo robocze nasze spotkania, jednocześnie świąteczne, mogliśmy skorzystać z posługi, obecności księdza arcybiskupa, ze słowa, ale przede wszystkim z modlitwy. Pallotti był człowiekiem Kościoła. Nie zrobił nic nigdy, co by było przeciwne Kościołowi, a wręcz przeciwnie, bardzo miał wielkie pragnienie służyć Kościołowi tam, gdzie był. On mieszkał w Rzymie, a później jego synowie poszli na cały świat. Jesteśmy w 53 krajach. Nasza prowincja ma w 22 teraz, od kilku dni w 22 krajach swoje wspólnoty i współbraci. Także jesteśmy wdzięczni. I znów słowami świętego Wincentego Pallottiego życzymy, by, jak to mówił święty Wincenty Pallotti, serce księdza arcybiskupa było tronem Trójcy Przynajświętszej. A wtedy i życie, i posługa staje się łatwiejsza, bo promieniujemy tym darem Bożej obecności. Niech Pan Bóg błogosławi i dziękujemy za dzisiejszą obecność. I drodzy współbracia, jest okazja też tak jeszcze parę słów, kiedy papież Franciszek ogłosił rok życia konsekrowanego. Mówił, że jubileusze, bo 25 lat pobytu tu, bo w Ukrainie jesteśmy dłużej, ale chyba i w archidiecezji lwowskiej, z tego co wczoraj gdzieś tam słyszałem, szmery też dłużej, bo archidiecezja miała trochę inne kształty, kiedy Pallotyni tu przychodzili. Ale załóżmy, że tu jesteśmy 25 lat. I kiedy ojciec Franciszek ogłosił rok życia konsekrowanego, mówił, że jubileusz należy przeżywać w potrójnym wymiarze. I tego bym Wam chciał życzyć, i sobie, i Wam, i całej naszej prowincji, by spojrzeć na przeszłość oczami Bożego Miłosierdzia i z ufnością w Boże Miłosierdzie. Wiemy doskonale, że nie jesteśmy idealni, choć do ideału dążymy, ideału jakim jest dla nas Jezus Chrystus. By spojrzeć na ten czas w perspektywie Bożego Miłosierdzia, by zobaczyć dobro, ucieszyć się nim, ale przede wszystkim, by umieć też to, co wczoraj przeżywaliśmy jako Dzień Skupienia, by umieć prosić Pana Boga o przebaczenie i umieć też przebaczyć, jeżeli takie przebaczenie jest potrzebne. A więc spojrzeć na przeszłość w perspektywie Bożego Miłosierdzia. Życzę Wam, by także ten dzisiejszy dzień i błogosławieństwo, o które będziemy prosić księdza arcybiskupa, by sprawiły, że będziemy przeżywać teraźniejszość, a więc to, co mamy. Idealnej rzeczywistości nie będzie. Jest taka, jaka jest, ale byśmy ją umieli przeżywać z pasją. Z taką pasją, którą miał święty Wincenty Pallotti. I byśmy spojrzeli w przyszłość. O niej rozmawialiśmy trochę dziś. Nieraz ta przyszłość wydaje nam się bardzo trudna w perspektywie wojny, ale w perspektywie mniejszej ilości powołań, jakaś mroczna, ciemna, ale byśmy spojrzeli z nadzieją. Ponieważ skoro Pan Bóg błogosławił do tej pory, skoro daje nam swoją obecność, obdarza nas swoją miłością i błogosławieństwem teraz, to nie ma powodu zamartwiać się, że nie będzie błogosławił w przyszłości, jeżeli my będziemy wierni Jego powołaniu i charyzmatowi, którym nas obdarzył. Tego Wam życzę, a księdza arcybiskupa proszę, aby właśnie pobłogosławił nam, byśmy mogli realizować tu na tej ziemi charyzmat pallotyński, który jest bardzo szeroki, otwarty, a który tak jeszcze nie do końca z takim entuzjazmem, jakim byśmy chcieli, realizujemy. Sławko, dziękujemy księdzu prorekciorowi Waldemarowi za życzenia, za wyrazy wdzięczności. Ja również cieszę się i dziękuję, że mogłem tutaj razem z Wami się modlić i za Was. I życzę by Boża opatrzność i Chrystus, Najwyższy Kapłan, zawsze prowadził Was właściwymi drogami i bezpiecznie przez dalsze, kolejne lata naszego życia posługiwania. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki. Święty Michał Archanioł, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to się prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąż do Jego. Amen.